Cześć, ja jestem Brzezik, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować się do turnieju. Nadchodzi nowy turniej freestyle footballu. Chcecie się przygotować jak najlepiej, ale nie za bardzo wiecie, jak się do tego zabrać. Bierzecie piłkę, trenujecie jak najwięcej, ile wlezie, chcecie opanować wszystko tuż przed turniejem. Katujecie się, stresujecie się przed tym turniejem, chcecie wypaść jak najlepiej. Przyjeżdżacie na turniej, jesteście oszołomieni tym klimatem, ale jednocześnie boicie się o swój występ. Nadchodzą eliminacje, jesteście zestresowani, nie wychodzi wam to, co chcieliście zagrać. Często wam spada piłka, okazuje się, że wasza forma nie była najlepsza na tym turnieju, odpadacie po eliminacjach, wracacie z goryczą po turnieju do domu i zastanawiacie się, co było nie tak, jesteście niezadowoleni i budzi się w was konsternacja, jak przygotować się porządnie na turniej freestyle footballu. Ja tak kiedyś miałem. I czy ty też tak miałeś? No właśnie. Mam już za sobą ponad 30 turniejów freestyle football, więc myślę, że mogę powiedzieć, że jestem dosyć doświadczonym freestylerem i myślę, że z turnieju na turniej opracowałem swoje metody, uczyłem się na podstawie swoich doświadczeń oraz doświadczeń innych freestylerów i ułożyłem dla was 6 podpunktów, które pokażę wam w tym odcinku, jak dobrze przygotować się na turniej freestyle football. Co zrobić, by wykorzystać jak najlepiej swój potencjał na scenie, nie spalić się i zagrać najlepiej jak tylko możesz, by być przede wszystkim zadowolonym z siebie i zebrać cenne doświadczenie oraz realizować się w tym sporcie. Zatem przejdźmy do pierwszego punktu. Trenowanie regularnie. Nie zagrasz świetnie na turnieju, jeśli będziesz trenować tylko i wyłącznie tuż przed tym turniejem. Chodzi mi o to, że swój poziom kształtujesz poprzez regularne treningi, dzięki czemu masz progres, twój poziom staje się coraz lepszy, dzięki czemu czujesz się coraz pewniej ze swoją piłką. No i nie może to wyglądać w taki sposób, jak to sparodiował Sebastian Kuduk. Posty na Instagramie przed zawodami. No słuchajcie, właśnie teraz się przygotowuję do mistrzostw, będę brał udział w zawodach i właśnie teraz się przygotowuję do nich. Posty na Instagramie po zawodach. No ogólnie to zająłem ostatnio 4. miejsce. Dla mnie to bardzo dobre miejsce, jak na zawody, do których nie miałem się jak przygotować. Co? Jeśli nie trenujesz regularnie i nagle ockniesz się tuż przed turniejem, że powinieneś coś potrenować z tą piłką i jedziesz na turniej, to nie powinieneś być zaskoczony tym, że poszło ci źle, ponieważ nie masz tego czucia z piłką, a to czucie piłki zdobywasz poprzez regularne trenowanie. Musisz to kształtować tygodniami, miesiącami, no tego się nie wyrobi tuż przed turniejem, w tydzień przed turniejem. Takie rzeczy właśnie weryfikują zawody, jaką ty masz powtarzalność w trikach, jak długie kombinacje wykonujesz oraz jak pewnie czujesz się w tych kombinacjach. Zatem pamiętajcie, po prostu trenujcie. I przechodzimy do drugiego punktu. No tak, mówiłem o tym, by trenować regularnie, jak najwięcej, jak najczęściej, ale musicie pamiętać, że ostatni tydzień przed turniejem to jest ten okres, gdzie powinniście wykonywać dużo lżejsze treningi niż zazwyczaj. Jeśli będziecie mocno trenować w ostatni tydzień przed turniejem, możecie sobie tylko pogorszyć. Nie zaprogresujesz spektakularnie, nie nauczysz się nowych trików, nie ma to sensu. Zatem co robić w ostatni tydzień przed turniejem? Postaraj się robić dużo lżejsze treningi, stonuj trochę, nie możesz przeforsować swojego ciała, dbaj o to, byś nie miał zakwasów, ale byś miał też bardzo dobre czucie piłki. Czyli po prostu graj triki na kontrolę, graj kombinacje takie, które nie przemęczą cię za bardzo, no ale też oczywiście nie przesadzaj, nie leż do góry brzuchem przez cały tydzień, nie o to chodzi. Chodzi o to, byś wychodził na lekkie, godzinne treningi codziennie albo co drugi dzień, po to, byś pielęgnował swoją formę, a w 2 ostatnie dni przed turniejem najlepiej już jest w ogóle nie trenować, wychillować i wykonać inne czynności, o których powiem w następnych punktach. Nie ma sensu ciężko trenować w ostatni tydzień przed turniejem, bo się właśnie, tak jak mówiłem, się przeforsujesz i to sprawi, że na turnieju no nie będziesz miał sił i będziesz pluł sobie w brodę, że jesteś zmęczony, a przez to, że po prostu za bardzo chciałeś i za dużo trenowałeś. Co? Ha ha ha.
Ale zanim nadejdzie ten ostatni tydzień przed turniejem i masz bardzo dużo czasu na treningi, no dajmy na to miesiąc przed turniejem, no to dam wam taki tip, co trenować, jakie triki grać w okresie przedturniejowym, jeśli można tak nazwać. Jeśli chodzi o mnie, to ja robię to w taki sposób, że biorę swoje mocne triki, swoje mocne strony i staram się je trenować jak najwięcej, tak by powtarzalność w nich była zadowalająca. Zatem w normalny trening, który wykonujecie, wplątujcie swoje najmocniejsze triki, to co potraficie najlepiej, to co jest u was najtrudniejsze, to co chcecie zrobić na scenie, na turnieju. No i po prostu ćwiczcie regularność w tym, bo tak jak mówiłem to w pierwszym podpunkcie, bez regularnego grania swoich rzeczy nie będziecie mieli tę regularność na scenie. Jeśli masz jakieś nowe rzeczy, nowe triki, które chciałbyś zagrać na scenie, to również je wplątuj w swój trening, no i graj je często. Postaw sobie realne cele, co jesteś w stanie zrobić na scenie. No, musi być to trik, który wykonujesz, no, praktycznie co próbę. Bardziej ryzykowne triki to są takie, co robić co drugą, co trzecią próbę. Jaki jest jeszcze dobry sposób? No oczywiście freestyle'owanie. No chodzi mi o to, byś wykonywał sety freestyle'owe na freestyle'u, czyli improwizując. Możesz je robić przy minutniku, załączając je na 30 sekund, ponieważ wejścia na turniejach trwają 30 sekund. Ewentualnie, jeśli nie chcesz, to po prostu graj sety aż do dropa, aż do upadłego. Staraj się robić jak najwięcej różnorodnych trików, staraj się jak najwięcej robić przejść między stylami, zagrać jak najwięcej spektakularnych trików, które ty potrafisz wykonać. No i zobaczysz przy tym, przy jakich rzeczach najczęściej dropisz, jeśli chodzi o takie sety. No nie warto jest trenować tylko i wyłącznie jeden styl przed turniejem, tak? Mówię do was, erowcy. Bo znam wiele takich freestylerów, którzy ciągle grają tylko i wyłącznie jeden styl. No zazwyczaj jest to styl R, ja wiem, to jest najlepszy styl na świecie. Triki w lowerze to są najcudowniejsze, och i ach, i to są najprzyjemniejsze triki. Tak, rozumiem, bo ja sam gram więcej R-a niż inne style, ale no myślę, że jeśli chcesz dobrze szykować się na turnieju, no to powinieneś być wszechstronny w allroundzie, czyli w aperze, w SD, w przejściach, więc myślę, że powinieneś starać się trenować też inne style i nie jak to mają w swoim zwyczaju niektórzy freestylerzy, ostatni tydzień przed turniejem grają SD i apera. No i po prostu, no oprócz zwykłego treningu, jakim jest po prostu to, co lubisz najbardziej, trening freestyle, zabawa z piłką, postaraj się też grać regularnie to, co byś chciał zagrać na scenie. Dobra, czas na podpunkt, o którym już wspominałem wcześniej, że o nim wspomnę, czyli co robić w dwa ostatnie dni przed turniejem. No to jest czas, w którym powinieneś się wychillować, zebrać myśli. Dobrym sposobem jest oglądanie filmów z turnieju, napawaniem się tą chwilą. No i przede wszystkim powinieneś się cieszyć tym nadchodzącym turniejem. To zawsze jest niesamowity czas, który się zdarza bardzo rzadko w ciągu roku kalendarzowego, więc to nie jest weekend jak każdy inny. Spotykasz wszystkich swoich przyjaciół freestyle'owych, pograsz wspólnie z innymi, spotkasz swoich mentorów oraz zobaczysz niesamowite triki przy niesamowitym klimacie turniejowym. Więc napawaj się tym, oglądaj filmy z turniejów, szykuj się właśnie na ten świetny weekend. No i jeśli już byliście na jakichś poprzednich turniejach i macie nagrania ze swoich eliminacji, ze swoich battli, pamiętajcie, nagrywajcie swoje występy na turniejach. To jest zawsze świetny materiał do analizy. Zobaczcie, jak wam poszło na poprzednim turnieju, jakie błędy popełniliście, co zagraliście dobrze, co zrobiliście źle, co możecie poprawić w swojej grze. No i już przygotujcie się mentalnie do tego, co możecie innego zagrać. Oprócz siedzenia na kompie i oglądaniu filmów, dobrze jest się zrelaksować, pójście na masaż, pójście na basen, do sauny, po prostu rozluźnijcie swoje ciało, zregenerujcie je, ponieważ wasze ciało czeka niesamowity wysiłek przez cały weekend, no bo przecież na turniejach bardzo dużo się gra, intensywnie się gra, więc musicie wychillować. Kolejna rada, jest to błąd, który popełniałem podczas swoich pierwszych turniejów w swojej freestyle'owej karierze, mianowicie nie harć za mocno w dniu turnieju. Doskonale rozumiem, że jest takie uczucie, że kiedy przyjeżdżacie już na ten turniej, widzicie wszystkich swoich ziomków freestyle'owych, których nie widzieliście przez bardzo długi czas, jesteście tak podjarani tym turniejem, to, że w tylu freestylerów jest w jednym miejscu, po prostu chcecie wziąć piłkę i z nimi harcić do upadłego, aż do rana, aż odpadną podeszwy, cytując Kafara. No i budzisz się dzień później, w dniu turnieju,
w dniu, kiedy masz mieć eliminację i czujesz, że nogi ci odpadają, a tutaj turniej jeszcze się nie zaczął. I to sprawi, że nie wyjdzie ci wszystko, co chciałeś, ponieważ potrzebujesz do tego świeżych nóg, świeżych sił, a to wszystko przez to, że przesadziłeś i za dużo trenowałeś pierwszego dnia, w którym przyjechałeś. Nie mówię, żeby nie trenować w ogóle w dniu przyjazdu. Dobrze jest zapoznać się z miejscem zawodów, jeśli macie już dostępność do sceny. Dobrze jest wziąć swoją piłkę, troszeczkę pograć na tej scenie, zapoznać się z nią. To przygotowuje cię mentalnie, sprawdzić jakie jest twoje czucie piłki, jak klei się parkiet, jak klei się piłka. Tak, to jest dobre, ale pamiętajcie, by nie przesadzić. Pół godzinki zabawy z piłką naprawdę wystarczy. No i to jest czas, byście po prostu pogadali z freestylerami, poprzebywali w miejscu turnieju, ale nie grali. Na granie przyjdzie czas podczas eliminacji. No i kiedy już zakończysz turniej, to będzie już po prostu szał radości, będzie szał grania, szał ciał i będziesz robił co tylko zechcesz, bo jesteś już po turnieju. Przed turniejem musisz dbać o poziom swoich sił, bo przecież podczas eliminacji musisz wykorzystać je w 100%. Tak. Kolejna rzecz i to ostatni podpunkt tego odcinka to przygotowanie psychiczne. Miewacie stres przed turniejem? Jak jest stres? Tak, to jest coś, co zawsze przeszkadza. Ale trzeba to wziąć na logikę. Jaki jest sens się stresować? Przecież masz tylko dwie opcje. Może ci się powieść, albo nie. Jeśli się stresujecie, że mogą wam nie wyjść eliminacje, to możecie być niewyspani, być rozdrażnieni, zapomnieć o trikach, które chcecie zagrać, albo w kluczowym momencie wam noga zadrży i nie zrobicie wszystkich rzeczy, które chcieliście, ponieważ się stresowaliście. Przez to wszystko tracicie pewność siebie na scenie, no i wasz level, no nie oszukujmy się, jest dwa razy słabszy niż zwykle. Więc musicie sobie ten stres logicznie wytłumaczyć, musicie po prostu odpuścić. Albo wygracie, albo przegracie, nie ma innej drogi. Ktoś może na przykład czuć presję, bo chce podbić ten jeden konkretny trik na scenie. W tym właśnie najważniejszym momencie poczuje zawahanie, a przez to zawahanie będzie popełniać błędy, przez te błędy będzie się jeszcze bardziej stresować i przez ten stres będzie popełniać jeszcze większe błędy. I tak się tworzy błędne koło. Więc jeśli się boicie, to prowokujecie stres. A jeśli prowokujecie stres, to prowokujecie błąd. Więc po prostu odpuśćcie, nie stresujcie się. Tak, wiem, że to tylko prosto brzmi, ale to wszystko wyjdzie z doświadczenia. Musicie uświadomić sobie, że stres po prostu nic wam nie da. Po prostu wyjdźcie na scenę i cieszcie się tą piłką tak samo, jak cieszycie się na treningach, nie patrząc na to, że ktoś na was patrzy. No musicie się przyzwyczaić do tego, im więcej będziesz jechać na turnieje, występować, szybciej się pozbędziesz tego stresu, ale przede wszystkim musisz pamiętać, że jesteś wśród swoich, patrzą na ciebie twoi przyjaciele freestylerzy, którzy wspierają się nawzajem. No zobacz na ten szał na trybunach, kiedy ktoś zagra świetne combo, no i też oklaski wsparcia, kiedy komuś nie idzie. Nie będziesz wyśmiany, no bo po prostu każdemu zdarza się zdropić na scenie, nawet zdarza się komuś wylecieć piłka ze sceny, to jest na porządku dziennym. Freestyle to są milimetry i naprawdę ciężko jest zagrać całe wejście bez dropa, więc myślenie o tym, o Boże, nie wyjdzie mi, nie wyjdzie mi, sprawia, że przyciągasz to myślami, no i ci to po prostu nie wychodzi. Więc zapamiętajcie to do końca życia. Nie ma się czego bać. Co się wydarzy, to się wydarzy. Bawcie się piłką, róbcie to, co lubicie najbardziej, ale przy tym jednocześnie bądźcie na maksa skoncentrowani, bądźcie zmotywowani, ale nie zestresowani. Tuż przed wejściem spokojnie sobie zaplanujcie, co chcecie zagrać, albo jeśli chcecie wjechać na totalnym freestylu, to uspokójcie się po prostu, przypomnijcie sobie najlepsze triki, jakie potraficie zagrać i co jest najlepsze na odpowiedni moment w wejściu, które cię czeka. Bądźcie tego świadomi, wyzbądźcie z siebie ten stres, on jest niepotrzebny kompletnie, on wam nic nie pomoże, wychodzicie i robicie swoje. I nie nastawiajcie się przed battlami, eliminacjami tak, że oj, muszę wygrać, muszę z tym wygrać, z tym przegram, więc nie mogę na niego trafić. I tak patrzycie na tabelkę. Bo jak będę za nisko w eliminacjach, to trafię na tego, a z nim nie wygram, a jak będę wysoko, to mogę trafić na niego, a z nim wygram. No. I to sprawia, że bardziej myślicie o przeciwnikach, o tym, by wygrać z przeciwnikiem, a nie o tym, żeby zagrać jak najlepiej. No to nie jest dobre myślenie, bo powinieneś wygrać z samym sobą, tak filozoficznie powiem. Powinieneś być lepszy od siebie
samego z wcześniejszego etapu. Z każdym etapem powinieneś grać coraz lepiej, coraz bardziej zaskakiwać na podstawie tego, co zagrałeś, a nie co lepiej zagrałeś od przeciwnika. Jeśli będziesz za bardzo się skupiać na przeciwniku, to się spalisz na scenie, poczujesz zbyt dużą presję, w rezultacie się zestresujesz albo tak cię pochłonie myślenie o tym, co zagra przeciwnik, że zapomnisz, co sam masz zagrać. Więc to też nie jest dobra droga, jeśli chodzi o pokonywanie swoich szczebli na turniejowej karierze. Zagraj na miarę swoich możliwości, tak byś ty był z siebie jak najbardziej zadowolony i dopiero potem przyjdzie weryfikacja, czy przeszedłeś dalej, czy wygrałeś battle lub nie. Nie porównuj się do nikogo innego. Skup się na swojej grze, skup się na tym, co ty potrafisz i jak swoją grą zaskoczysz publikę i sędziów. The first place, Michał Krzyczyński. Jest! Kurde, udało się! No i to było 6 moich porad, jak dobrze przygotować się do turnieju Freestyle Football. Chcę tylko podkreślić, że to są porady, które są prosto z serca ode mnie, które ja wykonuję na co dzień, albo staram się wykonywać, bo nie zawsze to wychodzi. Nie są to jakieś odgórnie zastosowane reguły, więc po prostu interpretujcie sobie je jak chcecie. Mam nadzieję, że spotkamy się na najbliższym turnieju. A najbliższy turniej to Lubasz Freestyle Night. Będzie to moja 7. edycja, byłem na każdej edycji Lubasza. Jest to dla mnie najlepszy turniej w roku, który budzi we mnie ogromne sentymenty, ponieważ tam debiutowałem. No i z tejże okazji, że zbliża się ten turniej, pomyślałem, że zrobię dla was mały konkurs do wygrania koszulka Lubasz Freestyle Night. I żeby wziąć udział w tym konkursie, musicie zasubskrybować kanał Just Freestyle, skomentować ten film pisząc swój rozmiar koszulki oraz napisać gotowe, no i udostępnić ten film na swoim Facebooku. Wyniki konkursu za jakiś czas, a tymczasem z wami się będę żegnać. Mam nadzieję, że wam pomogłem, mam nadzieję, że te tipy wam pomogą i że zobaczymy się na następnym turnieju. Aby być dobrze przygotowany na następny turniej, to pamiętajcie, po prostu trenujcie.